m.in. tego doświadczonego 38-letniego Wojciecha Kędziora. Tymczasem Rezowa już w polu karnym, jest szansa na objęcie prowadzenia, ale nie wyszedł ten strzał Świechowski. Michał Ogrodnik podłącza się do akcji ofensywnej. Jeszcze dzisiaj go w natarciu nie widzieliśmy. Pierwszy strzał Ogrodnika, ale nad bramką. Konrad Domoń wyrzuca piłkę w pole karne. Zawodnicy Resowi potrafią grać głową. Strzelał teraz, ale to był taki strzał na zakończenie. Bartłomiej Buczek bardzo dobrze teraz do Michała Ogrodnika. Jest, wystawia się od razu po tym podaniu Bartłomiej Buczek Ogrodnikowi. Buczek i Ogrodnik, ale to pięknie robią tutaj. Rozprowadzają linię defensywną jak chcą. Świechowski to wszystko niweczy, bo niezbyt czysto. Adamski podłączony w akcję ofensywną. Oj, coś tutaj się ma. Zderzył się ze słupkiem Dawid Smuk. Szymona Hajduka, czy właściwie Mateusza Świechowskiego. Jeżeli rzeszowianie zdobędą jeszcze w tych pięciu kolejkach co najmniej 3 punkty, bo teraz niebezpiecznie zalepa. Bez zmian w obu drużynach, a więc jeszcze raz składy jednej i drugiej drużyny gol, ale tutaj mamy pozycję spaloną, a tym spalonym oczywiście. I bez problemu Wojciech Dali. Teraz szybciutko może wyprowadzić kontrę. Tak, jest podanie do Hajduka. Hajduk do tego dojdzie, czy nie dojdzie? Dojdzie chyba. Będzie Hajduk akcja w polu karnym i to może być rzut karny. Mamy? No nie mamy rzutu karnego. Za tą słowną taczkę został w tym samym momencie Bartłomiej Buczek. Radosław Adamski. Lewa strona boiska. Adamski ograł tutaj w dość prosty sposób Lukasa Duriskę. My Państwa zachęcamy do tego, aby w celu sprawdzania wyników nie z Ekstraklasy pierwszej czy drugiej ligi. Teraz strzał niecelny Bartłomieja Buczka. W niebieskich koszulkach to żadne piłki głową nie sięgną. Sięgają ją natomiast nogą na lewym skrzydle Michał Mokrzycki. Bardzo długo Mokrzycki przy piłce. Co tutaj się wydarzyło, że nie ma bramki, to wie tylko Mateusz Lechowicz, nie Michał Ogrodnik, a Mateusz Świechowski będzie jego egzekutorem. No i dobra ta wrzutka Świechowskiego. Domoń ją kończy, zwieńcza tą akcję z drugiego słupka. Adamski. Adamski. On dzisiaj naprawdę ma dobry dzień. Jest piłka na 16 metrze. Jest strzał, piękny słupek. Wykonanie tutaj Szymona Hajduka. Jeszcze piłka utrzymuje się na placu gry. Dariusz Frankiewicz w pole karne. Kto to zamknie? Buczek z piętki w stylu Zlatana Ibrahimowicza. Frankiewicz. No, może teraz Buczek. Będzie dobitka, a jest gol. Konrad Domoń. No tak mi się wydawało, że właśnie w końcu dobrze rozegrany ten stały fragment gry. Tyły, bo teraz podrażnieni będą zawodnicy Orłów Chorzów, jak najszybciej chcieli odrobić tą stratę, aby jeszcze utrzymać się w tym meczu przy życiu. Przestrzelił teraz wybitnie Michał Warski. Tomasz Podgórski, dobry strzał, ale też dobra interwencja Wojciecha Daniela, zwieńczona oklaskami miejscowych trybun. Czy wie, ile tutaj minut zostanie doliczonych? No i chyba wszystko wskazuje na to, że 2 minuty pogramy dłużej, bo taki napis. Tymczasem Hajduk, mogło być 2-0.